panu tak bardzo zależy. Niemniej bardzo proszę o nieodczytywania żadnego oświadczenia, panie radny, dobra? Bo tutaj naprawdę z dużą dozą życzliwości podchodzimy do pana i trochę naginamy statut. Udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, chciałem się odnieść do tej sytuacji, która miała miejsce wczoraj, bo mam to spisane, ale powiem, jak tak pan chciał, w żołnierskich, krótkich słowach. Otóż po głosowaniu tajnym, które wczoraj się odbyło, przeszedł pan z tego miejsca na wezwanie przewodniczącego seniora do stołu prezydialnego. Wszystko bardzo było nagrane. Przepraszam, panie radny, ale wczoraj nie wydaje mi się, żeby... 7 maja. Jak? We wtorek, tak. Na sesji inauguracyjnej. I w tym czasie, jak wygłosił pan swoje przemówienie, nikt do pana nie podchodził. Cały ten czas trwał raptem 2 minuty, 3 minuty, 40 sekund, bo to na nagraniu widać. Nikt nie podchodził do pana z tym obszernym wnioskiem, który tutaj został nam wręczony przez biuro rady w dniu następnym. Dlatego dziwi mnie, można by rzec, że doszło do jakiegoś cudu, że wiedział pan, że 14 radnych wnioskowało o zwołanie nadzwyczajnej sesji, co na naszych oczach nie miało w ogóle miejsca i nie odbyło się w sposób, w mojej ocenie, opisany w statucie, gdyż taki wniosek powinien spłynąć do pana przewodniczącego i w mojej ocenie wystarczyło tylko ogłosić przerwę, żeby nadać logiczny sens temu, co tutaj się zadziało, bo logicznego sensu tutaj żadnego nie było, jeżeli patrzymy na statut, na paragraf bodajże 20, który stanowi, że na ręce przewodniczącego rady musi być złożony wniosek. Takiego wniosku, ten wniosek tak obszerny, w 4 minuty nie był nikt w stanie napisać, bo tutaj są wszystkie jego strony, ja sobie pozwoliłem go zgrać, wydrukować i dlatego ja apeluję o to jako nowy członek rady, żeby bardziej nasze działania tu były transparentne i logiczne, spięte w całość logiczną, żeby mieszkańcy, którzy to obserwują, a zapewne statut jest dostępny dla szerokiego gremium mieszkańców, mogli odnieść wrażenie, że tu wszystko dzieje się tak, jak powinno, a nie na zasadach cudów, bo to cudem można. Dobrze, panie radny, to już panu wyjaśniam. Nie odbył się tu żaden cud. Wszystko było transparentnie i logicznie, tak jak pan radny by sobie tego wymarzył i nie musimy iść w absurdalną doniosłość. To znaczy, taki wniosek nie musi być bezpośrednio przekazany w te oto dłonie, tylko może być złożony do Biura Rady Miejskiej i to jest też traktowane, jakby był złożony na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej i tak też to się odbyło. Panie radny, już bardzo bym prosił, żebyśmy nie brnęli w dyskusję, bo tak jak mówiłem, działamy już teraz poza procedurą. O głos jeszcze poprosił i to też w drodze wyjątku udzielam panu radnemu Miłoszowi Jońcowi i bardzo proszę, żebyśmy na tym zakończyli naszą tutaj rozmowę. Bardzo proszę, pan radny Miłosz Joniec. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, chciałbym się zwrócić krótko do pana przewodniczącego. Oto i właściwie przypomnieć, że panie przewodniczący, panie nowy przewodniczący, był taki dobry zwyczaj poprzedniej kadencji. Sesje nadzwyczajne były zwoływane w godzinach popołudniowych. I ja myślę, że z szacunku do wszystkich radnych, z wszystkich klubów, te sesje nadal powinny, sesje nadzwyczajne przynajmniej. Ja optowałem za tym, że wszystkie sesje były popołudniowe. Wtedy większość mieszkańców miała dostęp do tego, żeby obejrzeć sesję Rady Miejskiej na żywo. Ale przynajmniej sesje nadzwyczajne, zwoływane tak ad hoc, w trybie pilnym, jak sama nazwa wskazuje, nadzwyczajnym, były zwoływane po południu, bo panie przewodniczący, chcę panu powiedzieć, nie wszyscy mają tyle wolnego czasu czasem, co już nie chcę wymieniać tutaj osób. Niech pan się nie czuje wskazany palcem, bo to nie tylko o pana chodzi. Ale dobry zwyczaj wskazuje, że powinno się takie rzeczy uzgadniać. Po pierwsze, chociaż z przewodniczącym klubu. Druga rzecz, każdy ma swoje życie zawodowe. I takie sesje, jak wspominam, powinny być organizowane po południu. Rozmawiałem z panem o tym, rozmawialiśmy jako klub z panem o tym,
absurdalnie powoływał się pan na pana prezydenta, że to pan prezydent dzisiaj gdzieś jakiś ślub ma, czy daje jakiś ślub i dlatego jest sesja rano, więc dla mnie to są jakieś absurdalne tłumaczenia. To pan przewodniczący organizuje pracę Rady Miejskiej i to pan przewodniczący jest odpowiedzialny za to, żeby te prace przebiegały sprawnie i żeby zostały terminy sesji nadzwyczajnych uzgodnione przynajmniej ze wszystkimi klubami, przynajmniej z przewodniczącymi. Więc to jest taki prosty wniosek. On w zeszłej kadencji sprawnie funkcjonował, więc myślę, że ten dobry zwyczaj powinien zostać podtrzymany. I przypominam panu, że to pan jako przewodniczący Rady Miejskiej decyduje o tym, kiedy jest sesja, a kiedy jej nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny, tutaj absolutnie przyznaję panu rację. Sesje nadzwyczajne będą organizowane tylko i wyłącznie po południu, no chyba że wydarzą się jakieś nieprzewidziane okoliczności i to będzie naprawdę w drodze wyjątku. Niestety czeka nas jeszcze jedna i tutaj deklaruję, że naprawdę ostatni raz coś takiego robimy. Za tydzień będzie sesja Rady Miejskiej też w godzinach porannych i to będzie ostatni taki przypadek. Jeszcze raz przyznaję panu radnemu rację i tak będziemy robić, jak pan radny sobie tego życzy. Myślę, że to jest nie tylko wola pana radnego, ale generalnie większości radnych. Sesje nadzwyczajne będą w godzinach popołudniowych. Pan prezydent jeszcze poprosił o głos i to już jest ostatni głos podczas tej sesji. Ja bym tylko bardzo prosił, żebyśmy już nie brnęli w dyskusję na temat organizowania sesji nadzwyczajnych. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ponieważ zostałem wywołany do odpowiedzi. Otóż nie biorę dzisiaj ślubu, udzielam ślubu i rzeczywiście o 17 udzielam jako prezydent, uczestniczę w tej ceremonii, ale to, co chciałbym państwu zadeklarować, to ja po prostu jestem w stanie się zawsze podporządkować państwa decyzją, czy to będzie godzina 8, czy 16, czy 18. Równie dobrze dzisiaj tego ślubu mógłby udzielić kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Ja po prostu udzielam, bo taka jest wola pary młodej, ale to nie miało tutaj absolutnie większego wpływu, ale jest prawdą rzeczywiście, że takiego ślubu dzisiaj udzielam. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad. Tak jak powiedziałem wcześniej, te dwa głosy zostały udzielone w drodze wyjątku. Na tym kończymy dzisiejszą sesję Rady Miejskiej Grudziądza. Bardzo państwu radnym dziękuję. Thank you.